zadanie 12. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, y narysowano wykres funkcji y równa się f od x. Zobacz rysunek. No i tutaj ten rysunek przedstawia funkcję, o której mowa w zadaniu. No i mamy tutaj trzy pytania. Pytanie pierwsze. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dziedziną funkcji f jest zbiór. No i tutaj, żeby udzielić właściwej odpowiedzi, musimy wiedzieć, co to jest dziedzina funkcji. Dziedzina funkcji jest to zbiór x-ów, dla których określona jest funkcja. Możemy również powiedzieć, że dziedziną funkcji jest zbiór wszystkich jej argumentów, czyli zbiór wszystkich x-ów należących do tej funkcji. Jeżeli mamy wykres funkcji, to znaczy, że dziedzinę takiej funkcji możemy odczytać z wykresu. No i tutaj my skorzystamy z tego wykresu, który mamy podany. Ja tutaj narysuję rysunki pomocnicze, takie pionowe. Popatrzmy, zrobię pionowe kreski. I teraz popatrzmy. Dziedziną funkcji na pewno są wszystkie x, które tutaj są objęte tym wykresem. To znaczy, że będzie to przedział w tym przypadku lewostronnie zamknięty od liczby minus 6 do liczby minus 3. Kolejnym będzie tutaj ten przedział, który w tym miejscu jest zaznaczony. I to ze względu na to, że mamy tutaj zamknięte kółko i tutaj zamknięte kółko, to znaczy, że będzie to przedział od liczby minus 3 do liczby 1. Jest to przedział prawo obustronnie zamknięty, nie otwarty oczywiście. No i tutaj kolejny przedział, trzeci przedział, to będą tutaj te x, które są w tym fragmencie tej funkcji, czyli w tym przypadku będzie to przedział, ponieważ popatrzmy, no właśnie, to będzie kółko otwarte, tutaj jest kółko zamknięte, to będzie to przedział lewostronnie otwarte od liczby 1 do 5, przedział prawostronnie zamknięty. I popatrzmy, że w związku z powyższym, że mamy tutaj takie akurat przedziały, to dziedziną będzie suma tych przedziałów, co w gruncie rzeczy możemy zapisać w postaci jednego przedziału. Są to te wszystkie x, które ja teraz w tym momencie na wykresie zaznaczam, czyli to będzie przedział obustronnie zamknięty od liczby minus 6 do liczby 5, co oznacza, że tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź A. Przy czym tutaj popatrzmy, że te przedziały zamknięte, one są zaznaczone nawiasem kwadratowym, nie trójkątnym. Przedział zamknięty możemy zaznaczyć zarówno trójkątnym nawiasem, jak i takim nawiasem kwadratowym. Oba zapisy są prawidłowe. Tutaj do zadania 12 jest jeszcze postawione drugie i trzecie pytanie, ale już odpowiedzi na te drugie i trzecie pytanie udzielimy sobie tych odpowiedzi w kolejnych filmach, także zapraszam, obejrzyj te nagrania.